Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Thank you.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Elite Detailer, ich cleaner w sumie, do mycia felk, wheel cleaner, zasadowy oczywiście. Deszpan będzie nam przeszkadzał, niestety. No, mam nadzieję, że będziesz mnie wyraźnie słyszał i głośniej niż padający deszcz. Nie mam wyciszenia nad garażem, więc blacha tłucze niesamowicie. Dobrze, co do samego produktu. Zacznę od tego, że produkt się rozwarstwia, czyli przed zrobieniem sobie roztworu solidnie wstrząśnij butelką. Nie ma problemu, on zrobi się mętny. Wystarczy mocniej poruszyć buteleczką i on się pięknie wymiesza, także nie ma z tym dramatu. Kolejna rzecz. Tak jak widziałeś, stężenia 1 do 30, 1 do 20, 1 do 10 i tu się zaczęło ciekawie. Dlatego przerywam właśnie filmik, bo dojdziemy do stężenia 1 do 5 oczywiście. Teraz tak, producent zaleca stężenia od 1 do 5, od 1 do 1 do 10, ale że zawsze staram się atakować z delikatniejszymi roztworami, bo wiadomo, producenci zależy im na tym, żeby produkt się sprawdził, czyli żeby domył, żeby był skuteczny, więc wiadomo, ładują moim zdaniem mocniejsze stężenie, gdzie przy naszych autach, naszych felgach, myślę, że jest to zbędne, gdyż mając powłokę, zabezpieczenie, myjąc na bieżąco, nie ma sensu ładować z takim stężeniem. Kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o ten produkt, zapach przyjemny, cytrusowy, ale strasznie drażniący. Jeszcze nie miałem takiego cleanera do felk, który tak by dawał po nosie. Naprawdę. Ja z początku myślałem, że to jest kwas. Tragedia. Im mocniejsze stężenie, tym gorzej. Przy 1 do 30 jest to samo. Na świeżym powietrzu też wali po nosie. Tutaj to jest tragedia, naprawdę, dramat pod tym względem leży. Zapach fajny, cytrusowy, ale drażniący, okropny. Wkurza, to czujesz, że ci męczy ten nos, tak jakbyś wdychał kwas. I teraz tak, dlaczego zatrzymałem się, może inaczej, spokojnie. Dojdziemy do tego. Dlaczego zatrzymałem się przy 1 do 10? Zauważyłem, że skurczybyk zbiera zabezpieczenie. Taki jest zawodnik. W Mańku było zabezpieczenie i to nie był jakiś tam, powiedzmy, raczej fakt, że szybki zawodnik, ale on potrafi posiedzieć. Umyłem nim felgi i zszokowałem się troszeczkę. Tafla. Kurczę, co jest? Więc zarzuciłem SSW od ADBL-a i poszedłem umyć sobie kolejne koła, czyli dałem, żeby sobie chwilę posiedział i zobacz, jak sytuacja się ma przy 1 do 10.
też zauważyłeś, że podjadł, podgryzł SSW i to całkiem znacznie. Nie ma co ukrywać. Podgryza zabezpieczenie. Nie wiem jak z powłokami, nie będę tego sprawdzał. Produkt naprawdę mocny i robi to co powinien. Domywa na maksa. Od 1 do 30, do 1 do 5 właśnie. Teraz zobacz jak ma się, znaczy ja go ogólnie, ten produkt widzę jako właśnie na takie totalne szczury. Do bieżącego mycia, znaczy może inaczej, ja to powiem później. Na końcu zobacz, bo ja tak widzę ten produkt właśnie przy 1 do 5. Akcja będzie na felgach, które jeździły prawie 2 miesiące. Na aucie, który jest właśnie po to, żeby go zaszczurzyć i jak widzę, że produkt jest konkretny i agresywny można powiedzieć, wtedy skakuję właśnie na tego gruza, żeby sprawdzić, nieraz i w koncentracie, żeby sprawdzić jak naprawdę ma się sprawa z takim produktem. Więc zobacz, co zrobił z felgami, które osad, pył z klocków zbierały prawie przez 2 miesiące. Też potrafi nawet całkiem nieźle zdjąć, 1 do 5, bardzo fajnie, przykrywasz pianą, naprawdę zbiera grubo. Przy 1 do 5 na tym aucie też coś tam było, on zbiera wszystko, po prostu przy 1 do 5 to zabezpieczenie jakie tam masz, fit, nie ma. W koncentracie czuję, że ruszyłby też grubo po włoku. Sprawdziłem go na felgach, które mają Bruxa.
już jakiś czas i przy 1 do 30 mam wrażenie, że jest w miarę bezpiecznym produktem. Ale może jeszcze inaczej. Produkt, jeżeli go nie ruszysz mechanicznie, nie zdejmuje danego zabezpieczenia. Ale wskakujesz tylko z rękawicą czy z pędzlem i masz pozamiatane. Bezdotykowo jest ok. Czyli 1 do 5, 1 do 10. 1 do 30 do bieżącego mycia spoko, ale kurczę, ta piana jest słaba. Niezbyt fajnie się myje. Przy 1 do 20 już jest całkiem przyjemnie, naprawdę bardzo fajnie. Przy 1 do 10 jest bajka. Tak jak deklaruje producent, ale zbiera zabezpieczenie. Przy 1 do 5 jest ogień. Nie próbowałem nawet koncentratu, bo po co? Nie ma sensu. Ostry zawodnik. I teraz tak, podsumowując. Dobry produkt. Dobry, no nie da się ukryć, że robi to, co powinien, czyli domywa felgi na maksa. Szkoda, że zbiera LSP, że zbiera zabezpieczenie, nie wiem jak z powłokami. Może kiedyś sprawdzę, czy uda mi się w koncentracie ruszyć powłokę. Także jeżeli chcesz używać tego produktu, ostrożnie, ze stężeniami. Tu jak deklaruje producent od 1 do 5, 1 do 10, na pewno podgryzie ci zabezpieczenie. Nie wiem czy powłokę, ale wosk i szybkie quick waxy skutekiem to po prostu zmiażdży go jak leszcza. Bardzo mocny zawodnik. Dla mnie mega minusem jest zapach i z tego względu produkt mi nie siedzi. Nie da się nim pracować bez maski. Naprawdę nie da. W pomieszczeniu to ja sobie tego nie wyobrażam. Tragedia. Zapach mega drażniący, nieprzyjemny dla nosa. Bo te cytrusy czuć gdzieś, ale ten drażniący zapach strasznie wkurza. No dobra, ja tego łobuza będę używał, jak będą przyjeżdżać znajomi z bardzo brudnymi felgami. To jest chyba drugi z takich wheel cleanerów, chyba Hemotion ma jeszcze taki właśnie, który srogo zbiera. I ten jest na chwilę obecną z tych wszystkich, które miałem, najmocniejszy. Jest naprawdę agresywny. No dobra, deszcz przeszkadza, ja staram się go przekrzyczeć, myślę, że dalsza część nie ma sensu, moją subiektywną opinię znasz. Ja się z tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma. Patent za patencie to dziadzi o reszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia.